Ja bym to tak zostawił. Spadł przeciwnik na nogę moją. Pewnie runej strzelił albo coś. We don't go soft. Marsz, marsz, Dąbrowski! Yeah! Yeah! To jest lewy? Da. Lewy! Ja cię piję. No tak, się... No to pokażę. Ale prawie ten sam lewy, nie? Teraz się tam jest, mało się wcześniej mówi. Bardzo podobny, naprawdę. To nikogo nie zmieniło. Ja bym to tak zostawił. Myślałem nad stadiopastą na noc. No. Tylko potem będziesz ranek, albo sobie zostawisz to i pojedziesz w tym, albo zdejmiesz, nie będziesz miał tejpa. Umyć. Możesz umyć, ale nie będziesz miał tejpa żadnego potem na drogę. A to daj mi to sobie zrobię. Kinezio? No, tak, tak? Coś na tym zapewne. Dobra. Robert, kiedy to się wydarzyło? Wczoraj, podczas meczu? Nie, jakieś to od razu, 2 minuty przed za moim zejściem. Gdzieś tam w polu karnym była jakaś sytuacja. Wybiłem piłkę i mi spadł przeciwnik na nogę moją prawą. Trochę przegięło. Okej, okay. To jest na tyle uraz taki, że niestety cię dyskwalifikuje, tak? Z meczu na Wembley. Niestety tak, akurat w najgorszym momencie. Ale tak pierwsze te parę dni takie najgorsze, jak właśnie najbardziej niebezpieczne niestety przy takich typu kontuzjach. Czyli żeby tam nie przeciążyć się tej po prostu... No wiesz, no kolano jest trochę osłabione, więc jak nie ma stabilizacji, no to ryzyko jest duże wtedy. Wiesz, jak to w Polsce troszkę się już burza zrobiła, że jedziemy bez Roberta Lewandowskiego. Nie, no, kadra sobie poradzi. No, bez problemu, no. A nie ma co ryzykować tutaj, prawda? Nie no, ryzyko jest duże, byłoby duże, to prawda. Zobaczymy, w piłce można 3-4 dni robią różnicę. No, dokładnie. No, że jakbyśmy grali z 2 dni później. Na siłę może. A tempo teraz w piłce jest jakie jest? Co 3 dni mecze? A co 3 dni mecze, nie ma czasu na regenerację, na nic. Na ćwiczenia nawet. No właśnie. Chociaż jakby czas na ćwiczenia były to już. No tak, teraz tym bardziej. W sumie teraz jedziemy na trening taki półregeneracyjny w sumie i no. Jutro już wylotę. Jutro wyjazd jeszcze, no. Trening. Tak, tak. Nie ma jakiejś stabilizacji 90... można było zrobić, to może te kolano można jeszcze wzmocnić, a tak to nawet nie ma kiedy. 90 minut na pełnym gazie trzeba. No jest, intensywności, jak to trener wczoraj w szatni też, nie powiedział. No, plus podróże, to też no nie jest łatwe. Szkoda, no, zagrać na z Anglią zawsze fajnie. Wembley to Wembley, na narodowym. Jeszcze na narodowym się zagra. Rewanż na narodowym zagramy. Wszystkiego dobrego ci życzymy. Dziękuję wielkie. Do zobaczenia w Euro w sumie. No, przed Euro, a faktycznie. Pozdrawiam was wszystkich, oglądajcie nas, wspierajcie nas, kibicujcie. Czujemy wasze wsparcie, to jest fajne. Potrzebujemy was. Pozdro. Takie już leki, takie co my już znamy. Także nie... Ten. Nie, jest jeden zawodnik, którego znasz. Jacek Bednarz. A, Fabian, a tu jest wąsem. Chodź. Musi ktoś wyjaśnić, bo nie chcę. To jest ten długo, prawda? Nie. Hugo. Tu jest Hugo. A, to też sobie nie wierzę. Kurczę, to nie ma pewnie, kto jest? Arnold. No, to jest ten Gotthard? Gotthard, no. I jeszcze jeden był? Tego to jest jakiś z dwójki był, nie? Ale nie, z Jawka nie. Nie, jeżeli z Jawiński, to... No to ja właśnie to jest to słyszę. I ty mówię, chyba. No to jest z jedna. A. To co, zawodnik? A co? Nie, co robi tam? To się bardzo dobrze w tym. Coś tam... Ja wiedzą rekolik. Pan piłkarz już idzie, nie? Dobra, zakłady o 5 dych jestem. Pięć dych na czerwonych. Na kogo? Na czerwonych. Ja 5 dych na żółtych. Na czerwonych 5 dych. Ja 5 dych na żółtych. Ja też 5 dych na żółtych. Ale trzeba wyjść. Totalnie żółci, nie? Jest jeden. Totalnie żółci. Jest! 1-0. Ja z Beresiem gram. Żółci! Wczoraj!
I 2-0! Jest! Nie! 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 Offside! Kudy jeszcze nie wracam. Dawaj, dawaj, dawaj! Jest, jest! Super! Nie daj mu. Nie daj mu zmienić. Jest! Nie daj mu zmienić, kurwa. Jest! Dobra ci! Kto ma stawić na żółty? Czysty. Nie, 2-2 jest tutaj. Uderz. Chodź, chodź, chodź! Halony! Brawo! Brawo! No! 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 Ajajaj. Grosio! Grosik ci odda. Biznisek. A w ostatniej sekundzie co? Słuchaj. Normal day at the office, eh? Jest godzina 11:48 czasu lokalnego, a temperatura na zewnątrz całkiem przyjemna, bo plus 17 stopni. Dobra, masz. Meldujemy się z tobą, wiesz? Meldujemy się w Londynie. Na twojej angielskiej ziemi. No nie mojej, bo ja tu sobie mieszkam. No dobra, mówię angielskiej, nie londyńskiej. To jest jednak różnica. No wiesz co, że tak fajna grafika się pojawiła w internecie ostatnio. Mateusz Święcicki chyba wrzucił. Zagrało się już 48 meczów. Troszkę tak. Jak to wpływa na ciebie? Pierwszy raz chyba w karierze masz taką intensywność. No w tamtym sezonie też był taki na pewno ciężki z Lechem. Taki, no wszystko też od dechy do dechy. No w tym sezonie jest jeszcze tego więcej. No na pewno czułem zmęczenie tam w pewnych momentach, ale jakoś zawsze człowiek korzystał, jak była jakaś tam dłuższa przerwa, czy kilka dni więcej wolnego, no to wtedy zawsze starałem się odpocząć. Żeby tak powiedzieć, że wiem, że ten sezon tak, że jestem zmęczony sezonem, to nie, no bo jeszcze jest z czego dać. A regeneracja jak u ciebie wygląda? Bo trener po meczu z Andorą powiedział, że teraz właśnie ta regeneracja jest bardzo ważna i kluczowa. No tak, tak. Myślę, że u wszystkich co mieliśmy odnowę na basenie, tam zimna woda wiadomo i jakaś tam regeneracja z trenerami na siłowni. I to wszystko. Taka jeszcze wszystko. Druga właśnie co do minut i tutaj Michał Helik jest pierwszy, a ty jesteś akurat czwarty. To masz 3000. Karol też tam sobie pogrywa. No, 3364 minuty, także solidnie. Dużo, jak na skrzydłowego dużo. Pamiętasz ostatni mecz Polski na Wembley? Oglądałeś? Glikson strzelił? Czy nie? To było u siebie na Narodowym. A ten mecz tutaj na Wembley. 2013. 2013. Pewnie Runej strzelił albo coś. No właśnie dlatego teraz. Szybko miałem cię. Tak. Na pewno oglądałeś? Nie, no pewnie oglądałem, ale tak wierzę teraz, że to był ostatni mecz. Co przegraliśmy, tak? Tak, 2-0 było, 2-0. Bainesa będzie okazja do dośrodkowania i bramka! A więc zawsze był jakiś kar. Siesta. Tak, konferencja, trening i jutro. Tak. Działamy. Just to touch it. Pytasz? No, was fast.
Okej, okej, take. Nie. Tu jest świnka. Bo to ile nagramy w ogóle? Hey, Polish to a technique, right? No, okej, okej. Okay, okay. Oh my God, let's. It's my fault. Jestem. Uwaga. Uwaga. Control, control. Dobre. No, two. Two, what do you have? You have a VAR. Two. Yes. Last night. Right. Hey, przyjato. I made the sign. Yeah, I know. Pierwszy raz to jesteś w ogóle? Czy miałeś w ogóle? Nie, tutaj miałem okazję. Byłem na tym, wiesz, z kuzynem, jak byłem w Londynie. To byłem na takim turze dla kibiców. I chodziłem po stadionie. Także tylko tak miałem okazję. Nie mogłem wejść na murawę, no teraz mogłem, nie? Także taka jest różnica. Zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądało. Ale to właśnie ciekawe, co gadaliśmy, że pierwsza skóra się tak zdarzyło, że więcej obiektów jest z Anglii niż z Włoch. Coś tak się zrobiło. Ile tam liczb na liczb? 8 chyba. 8-7 chyba jest. 8-7 dla Anglii, no. To prawda, Kisiego nie ma, ale znowu z Kolb wypadł. Fajne stary. I zmiana. Adrian Mierzejewski opuszcza boisko i... Jak wspominaliśmy, z numerem 10 Piotr Zieliński. Wiesz, że byłeś w ogóle najmłodszym reprezentantem? Ile lat? Ile ty miałeś lat? No. 7 lat temu, jesteś już 4 lat. Trzeba policzyć. Pamiętam, że Gerard sobie, tak? I Runy. Gerard, pole karne w ostatniej chwili, a jeden Gerard. Many or the most of the people, they don't believe in you. Or they don't believe you, we can beat. It's a difficult game, yes. They are really good. They are already for 5 years working together. Okay? But we are bold, guys. And we can start it today to change this. And we need to make sure on that. Only if we believe. If we don't believe, if we go, okay, we go to compete. We have brave people and we compete. It's not enough. It's not enough for us. We cannot be only brave to call it to compete. We need to have conviction, guys. We cannot achieve goals without conviction. And it's up to you, guys. We need to make sure in each action, with the ball, without the ball, guys, it need to be our ball. All action I go for the ball, defending or with the ball, I need to make sure we go to have success. Each one of us. We don't go soft. We don't go to only to compete. We go to win. Jak będziesz miał gościa ze sobą, jest na pewno przed sobą, bo będziesz tym ludziom. Dobra, Japon, brawo. Teraz co? Dynamika, cały czas dynamika. Szczelny w graniu, panu, cały czas. Tylko o wiele łatwiej. Pozytywna energia, panowie. Jeden drugiemu pomaga. To jest zepsuje podanie cały czas reakcja, panowie. Pozytywnie to się dzieje. Od razu reagujemy. We are not only good guys coming here to compete. We are more than this.
make sure in your eyes, fire in your eyes, in every action, guys. It's to win every action, okay? Make sure it happens that from the beginning. Communication, okay? Push each other, okay? Confidence, determination, everything. Put it on the pitch because you can do it, guys. Believe in yourself, but do it, okay? Don't be soft. Go there. Go there to win every action. Okay? Good luck. Cześć, do.
obronach i po piłkarzach, którzy strzelili tutaj. Kurczę, szkoda, co? No dużo szkoda. Naprawdę determinacja była, wszystko było. No taki roczny, no ciężko coś powiedzieć, wiesz, na gorąco. No ale kurczę, szkoda, bo remisik by był fajny tutaj. Kurczę, no. Co więcej powiedzieć, nie? Co ja ci mogę powiedzieć? No fajnie, tam drugą połowę fajnie zagraliśmy. Myślę, że w pierwszej może trochę źle wyszliśmy, bo było dużo biegania. Szczególnie dla nas, dla pomocników, bo musieliśmy, ja z Zielem musieliśmy biegać do bocznych obrońców, a w drugiej to fajnie skorygowaliśmy i wybiegał Ryba z Beresiem. I przez to, wiesz, oni mieli mniej miejsca i już sobie tak nie grali swobodnie, nie? Ale jednej rzeczy nie można wam zarzucić braku walki, na pewno widać było na prostu, że aż paliło się, nie? No tak, no jeszcze jak straciliśmy bramę, no to jeszcze mieliśmy tą fajną, Bereś dał tą fajną wrzutkę i tam niewiele brakowało, więc jeszcze jak dostaliśmy tą bramę na 2-1, to jeszcze mogliśmy strzelić, więc kurde, no, szkoda. Następnym razem, no. A gramy z nimi na Narodowym? No, zobaczymy, że będziemy grać, sobie, to jest jeszcze, nie wiem. Ciężko powiedzieć, jak to się potoczy. Do powalczenia. Okay, boys. Okay. First of all, a word for you guys, all of you, because coming to Wimbledon, we arrive here on the dressing room. But with this saying, we can see it. We don't deserve. But with this result, because we made everything to be completely different, this also it's a good mentality. We saw it. If we keep maintaining a good mentality like we made, if we started to understand things, to be consistent in the things we are doing, guys, we could be a really top team. I believe, guys, from the beginning, I don't have doubts, and today, once more, of course, with small adjustments, it's something to growing as a team. We go to making small adjustments to know better each other. Guys, we can achieve. But believe in yourselves. Believe in yourselves. We made a camp really good, okay, with a new era, with new ideas, and we deliver. For that, make sure, guys, recover well. Now you started your competitions with your clubs, but make sure each one of you are ready and fit for European. Okay? Because we can do great things. With this mentality, we can do great things. Okay, boys? Huh? Good?